Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie z Wspólnicości. Nagrywam ten film dzisiaj o poranku, jest godzina 6.37, jak tutaj już spaceruję i do Was chciałem opowiedzieć na temat, wydaje mi się, dosyć ważny. Temat, który powinien być dyskutowany w mediach publicznych, ale on nigdy nie będzie dyskutowany. To jest temat, który po prostu nikt nie poruszy ze względu na to, że nikt nie wyraża takiej chęci, a nie wyrażają takiej chęci, ponieważ nikt nie jest po prostu przekonany do tego, że to byłoby lepsze niż na przykład Unia Europejska dla nas, że to byłoby lepsze niż na przykład jakieś relacje z takim krajem, jakim jest USA dla nas. No niestety, nikt się za to nie weźmie, z żadnych dziennikarzy w polskojęzycznych mediach. Tak to jest. A ja się za to wziąłem dzisiaj. I chcę do Was porozmawiać o BRICS. Serdecznie Was zapraszam. Co to jest w ogóle ten BRICS? Najpierw to nazywało się BRIC. Pisze się przez B, R i C na końcu. I w 2003 roku zawiązały to jakby taką współpracę państwa. I stąd się wzięła właściwie nazwa, bo jakie to są państwa? Czyli to jest Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Największe po prostu mocarstwa. I stąd powstała nazwa BRIC. Ale gdzie jest literka S? Literka S doszła jeszcze dopiero później, w 2011 roku, w kwietniu dołączyła do BRICS-u, wtedy już do BRICS-u, Republika Południowej Afryki, czyli South Africa. I dlatego, ponieważ z angielskiego jest jak południowa, to jest South, czyli południowa, i dodali tą literkę S, czyli powstał po prostu BRICS. No i o czym oni teraz w ogóle... Powiem tak, bo dużo się mówiło właśnie o tym, o BRICS-ie. W ogóle to jeszcze doszły inne państwa, bo tutaj popatrzę i już się podeprzę po prostu danymi z tego, z Wikipedii, tylko dajcie mi chwilę, żebym sobie odnalazł. No i już jest. 24 sierpnia 2023 roku na szczycie w RPA ogłoszono rozszerzenie grupy 1 stycznia 2024 o Argentynę, Egipt, Etiopię, Arabię Saudyjską, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ostatecznie Argentyna decyzją prezydenta Javiera Milei odmówiła dołączenia 29 grudnia 2023. 1 stycznia 2024 do BRICS dołączyły Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czyli widzicie, Argentyna odmówiła. Czyli mają chyba niefajnego prezydenta. Ale sądząc po tym, jak tam ludzie protestują, jak się zachowują, jak wychodzą na ulicę, o czym się nie mówi tutaj, nie pokazuje się, no bo po co w ogóle pokazywać, że coś się dzieje w Argentynie, nie? Kogo to by interesowało? A nas może interesuje. My może chcielibyśmy zobaczyć to niezadowolenie ludzi, którzy tam mieszkają w tak ogromnym kraju, jakim jest Argentyna, a mamy też tam swoją Polonię. Jest też Polonia, która po II wojnie światowej, teraz powiem Wam, już mi nie zależy, żeby używać pewnych słów, czy nie używać, po prostu po II wojnie światowej, jeżeli inni używają i mówią to słowo jak wojna, non-stop w swoich vlogach, no to i wszystko jest ok, to ja, nie wiem, chcę być traktowany równo, a nie równiej, no, po prostu na tym YouTubie i po prostu będę go używał opowiadając we vlogach. Więc po II wojnie światowej po prostu dużo Polaków wyemigrowało też do Argentyny. I teraz tak, ja jestem bardzo ciekawy, bo tam się dużo teraz dyskutowało właśnie w BRICS-ie, jak zawiązać tą współpracę. Myśli się o tym, żeby przede wszystkim wprowadzić wspólną walutę, że ta waluta miałaby być konkurencją oczywiście dla amerykańskiego dolara. I jeszcze w takie kraje jak właśnie te największe mocarstwa, jak Brazylia, zresztą no Chiny, Rosja, Indie, ale to są największe kraje. I jakby one przyjęły walutę rozliczeniową jakąś BRICS-u, a nie byłby to amerykański dolar, bo to jest tak właśnie, że wszyscy na świecie muszą się rozliczać w amerykańskim dolarze. W amerykańskim dolarze. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to później
Stany Zjednoczone wjeżdżają do takiego kraju, tak jak wjechali na przykład do Iraku czy do Libii, no bo te kraje chciały, przywódcy tych krajów, oni chcieli odmówić po prostu rozliczania się w dolarze, chcieli rozliczać się w innej walucie i wtedy po prostu Stany Zjednoczone znalazły sobie powód pod postacią rzekomej jakiejś broni, jak się to mówi, broni masowego rażenia, na przykład w Iraku i tam okazało się później, że oczywiście żadnej takiej broni nie było, no ale wiadomo, że chodziło o interesy, które dla Ameryki, dla Stanów Zjednoczonych miały być najważniejsze, czyli żeby w Iraku dalej się rozliczali w dolarze, no i chodziło też oczywiście o iracką ropę, żeby ją przejąć, żeby wydobywać, żeby mieć z tego biznes, żeby okradać po prostu Irak, okradać irackie społeczeństwo. I każdy kraj, do którego wkraczają Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, USA, robi spustoszenie w takim kraju, zwłaszcza w tych krajach muzułmańskich, o których tutaj rozmawiam. Oni robią spustoszenie. Kraje, które funkcjonują idealnie, jak Libia, gdzie robiłem film na temat Libii, to z pięknego kraju powstają po prostu zgliszcza. Zgliszcza. To jest właśnie tym, czym charakteryzuje się polityka Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, USA, że wszędzie, gdzie wejdą, to zrobią takie spustoszenie, że zostają tylko zgliszcza. No i niestety te kraje już nigdy nie będą funkcjonowały tak, jak funkcjonowały kiedyś. Tak jak mówię o Libii, tak jak mówię o Iraku, tak jak można powiedzieć jeszcze o Afganistanie. I właśnie dla USA to byłoby największym utrapieniem, największą porażką, jeżeli jakieś kraje miałyby swoją walutę, bo oni już konkurencją jest euro, tak? Bo jest jakieś grono krajów, które po prostu mają to euro i to nie jest dobre też dla Stanów Zjednoczonych, tak? Euro jest, jako można powiedzieć, też konkurencyjną walutą, mimo że te kraje, które są w Unii, rozliczają się tak jak Polska w dolarach. Ale generalnie, nie wiem, czy tutaj będę dobrze zrozumiany, po prostu gdyby BRICS zrobił sobie takie potęgi światowe swoją walutę i oni by powiedzieli, nas nie interesuje wasz amerykański dolar. A nie wiem, takie Indie, ile tam ludzi mieszka i ten, jakie tam wpływy z podatków, ze wszystkiego muszą być, jakie te interesy handlowe, no bo to za te transakcje handlowe po prostu się płaci w dolarze. Ameryka na tym zarabia, ale jakby po prostu odmówić tego, jakie by to było piękne. Jakby ludzie z tych krajów przywódcy przyjęli właśnie taką walutę BRICS-u, jakkolwiek ona by się nazywała, może jakiś, nie wiem, BRICS, coś tam, cokolwiek. I doszłoby do takiej sytuacji właśnie, że może ta waluta stałaby się jeszcze bardziej tak popularna i może więcej krajów chciałoby do tego BRICS-u przystąpić. No i oczywiście Polska nie przystąpi do BRICS-u, bo my mamy takich przywódców, w ogóle nie mamy przywódców, bo to są ludzie tacy prowizoryczni, którzy rządzą Polską, którzy doprowadzają nasz kraj do totalnej ruiny, do totalnej degradacji. I nie ma mowy, żeby Polska nawet myślała o tym, żeby przyjąć czy to walutę BRICS-a, czy w ogóle wstąpić do samego BRICS-u. Nie z tymi ludźmi, którzy tutaj przewodniczą naszemu krajowi. Z nimi się po prostu to nie uda. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, aczkolwiek ja bym chciał. Ja bym chciał właśnie, żeby przestać robić te interesy z krajami, z którymi nam się nie opłaca robić tych interesów, żeby zacząć robić interesy normalnie z krajami, z którymi mogłoby nam się opłacać. Na przykład z takim Iranem, który wstąpił do BRICS-u, Arabią Saudyjską. A dlaczego nie? Dlaczego mamy nie robić interesów z nimi? Może powinniśmy właśnie zacząć, może z Rosją powinniśmy zacząć robić interesy. Oddzielmy to, co się dzieje, jaka jest wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tego nie będę komentował. Co tu można komentować? Po prostu jest i nie wiem, ona została wywołana zaraz po tym, jak ludzie przestali po prostu chorować. Choroba została zgaszona w zarodku, dlatego, bo powstał po prostu konflikt. Powstał konflikt, no i co? I nie ma
Nagle wszystkie te wiadomości zniknęły, te liczby na słupkach, na tych paskach wiadomości, ile ludzi chorych, ile ludzi umarło, ile ludzi ten, nagle to wszystko zniknęło. I nagle pojawił się konflikt, Polacy otwarli swoje ramiona, żeby pomagać ludziom z Ukrainy, przyjmować ich do swoich domów. Zostało wydanych setki miliardów złotych na pomoc, zostały przekazane sprzęt. No i jest wszystko finansowane, tak jak widać, po prostu w stronę Ukrainy. Ale może trzeba byłoby przewartościować, co nam się opłaca i z kim można by robić interesy. Czy rosyjski gaz jest tak zły, czy rosyjski gaz, nie wiem co, śmierdzi jakoś inaczej, czy coś? Dlaczego my nie mamy wziąć na przykład tego rosyjskiego gazu, który i tak biorą na przykład Niemcy i sprzedają go Polsce? I Niemcy są cwane, Niemcy mogą, mimo tego, że konflikt trwa, a my nie możemy, bo nasi przywódcy mają być tak poprawni politycznie, ale już inne kraje, nawet będące w Unii, Węgry, Orban. Bardzo mi się podoba gdzieś myślenie Orbana, gdzie on właśnie robi te interesy z Rosją i on nie patrzy się na to, co powie Unia Europejska. Dla niego liczy się po prostu to, co się opłaca dla Węgier, co się opłaca dla jego kraju, dla jego narodu. A nasi polskojęzyczni politycy, czy oni cokolwiek zrobią, co by się opłacało naszemu polskiemu narodowi, Polsce? No oni, śmiem wątpić, żeby cokolwiek zrobili, żeby stanęli po prostu po właściwej stronie, żeby pomyśleli o jakichś właśnie inwestycjach, które miałyby nam służyć, które byłyby dobrymi inwestycjami. I niestety tak się nie wydarzy. Niestety tak się nie wydarzy, ale dobrze, o tym nie ma co gdybać. Myślę, że każdy jest tego świadomy, że Polska nie ma szans do tego, a nawet gdybyśmy mieli takich przywódców, to właściwie co moglibyśmy temu BRICS-owi też zaoferować? Co moglibyśmy zaoferować? No, też trzeba byłoby się zastanowić, co takiemu sojuszowi mogłaby Polska zaoferować, bo nie tylko jest to, co oni mogliby nam zaoferować, ale to powinno działać na, tak jak było kiedyś z Unią Europejską, że kiedyś istnienie w Unii Europejskiej miało jakiś sens. Kiedyś miało jakiś sens, ale teraz nie ma żadnego sensu. Teraz po prostu ten twór, jakim jest Unia Europejska, to jest właściwie nowotwór. To jest nowotwór, to jest rak pełzający taki, który niszczy państwa narodowe. To jest rak, który niszczy po prostu tożsamość tych państw narodowych. To jest taki rak, który niszczy gospodarki tych państw członkowskich, tylko żeby była korzyść dla tych najważniejszych, czyli dla Niemiec, dla Francji, jeszcze kiedyś dla Wielkiej Brytanii, ale już nie. I ci najwięksi tylko po prostu mają gdzieś tam największe korzyści, będąc w Unii Europejskiej, ale takie państwa jak Polska, my jesteśmy po prostu taką przystawką do tego, żeby wpłacać do tej Unii Europejskiej. Ludzie pisali mi komentarze też, bo coś powiedziałem, że na tamtym drugim kanale, że tu nie widać inwestycji Unii Europejskiej w Rumunii. I ktoś mi pisał komentarze, jeden ze stałych widzów nawet. Proszę was, nie piszcie mi komentarzy politycznych na tamtym kanale. Nie interesują mnie żadne rzeczy związane z polityką na kanale rodzinnym. Ja nie chcę tamtego kanału przeistoczyć w takie bagno polityczne, jakie zrobiłem tutaj, na tym kanale. Dlatego to jest oddzielone. I wy znacie moje zdanie, to po co piszecie tam, że ten... Ja tylko powiedziałem, że nie widać inwestycji z Unii, a ktoś mi pisze, że i tak, bo pieniądze wpłacane, to i tak większość tych pieniędzy to jest wpłacanych do Unii Europejskiej, a praktycznie nic się nie wypłaca. Ja to wiem, ja takie rzeczy wiem. Nie piszcie mi takich rzeczy na kanale rodzinnym. To, że ja tam wspomniałem, że nie widać, bo Bukaresz jest zaniedbanym miastem, bo jest tu syf, kiła i miogiła w tym mieście, ale chodzi po prostu o to, żeby mi tam, proszę was, nie pisać żadnych komentarzy politycznych. Ja nie będę odpowiadał na takie komentarze. Napiszę tylko pozdrawiam, bo nie będę też kasował, bo nikt mi tym krzywdy nie zrobił, ale nie będę dyskutował o polityce na kanale rodzinnym. To jest jedno. A drugie, no to właśnie jeżeli chodzi o tą przynależność do Unii Europejskiej, no to ona jest mocno wątpliwa, czy się Polsce opłaca. Moim zdaniem się właśnie wręcz
nieopłacalne i co? Chwila przerwy w ogóle. Ładne słoneczniki. A tam idzie pan, który za chwilę mi powie dzień dobry, albo cześć właściwie, salut, bo zawsze sobie mówimy, jak tutaj przychodzimy. Salut! Salut! No, także ten, zawsze. Tym razem przez jakąś panią spotkali się z pieskami, idą i ten, i sobie rozmawiają. No, także ten. Tak to jest, moi drodzy widzowie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Dobrze, bo już musiałem skupić też trochę swoje myśli. I tak, jak Unia Europejska nie jest czymś, co by nam się opłacało, to może faktycznie BRICS byłby czymś, co byłoby godne rozważenia, zastanowienia się, ale nie ma na to szansy, tak jak wspomniałem wcześniej. Nie ma szansy, bo może gdyby Polska wykazała też jakąś inicjatywę, mogłaby powiedzieć też, na jakich zasadach może przystąpić do BRICS-u i jakie mogą z tego być realne korzyści dla całej tej wspólnoty, a nie tylko po prostu, że my mielibyśmy coś dostawać, ale może nawet rozliczać się w tej walucie BRICS, a nie rozliczać się w dolarze. No ale to nie nastąpi, bo my jesteśmy po prostu kolonią amerykańską. Kolonią. My jesteśmy taką kolonią. To tak jak mówi ten profesor Artur Bartoszewicz, którego kiedyś cytowałem, aczkolwiek na nim, o nim nie wiem, może zrobię kiedyś żywca, może żywca prędzej. I powiem po prostu, co mi nie leży w jego toku rozumowania, z czym się nie zgadzam, bo są takie rzeczy, ale powiedział właśnie, że Polska jest takim województwem w Unii Europejskiej, że my jesteśmy na poziomie województwa zarządzani. I tak to jest. I w tym wypadku on miał rację i nie ma tutaj w ogóle dyskusji o tym, że Polska miałaby stanowić jakąś właśnie część wspólnoty dla BRICS-u. To się nie wydarzy nigdy w życiu. Nie z tymi ludźmi, którzy nami tutaj władają. Z nimi się po prostu to nie wydarzy. Aczkolwiek ja uważam, że byłaby to super alternatywa, żeby odciąć się od interesów właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. W ogóle nie wiem. Ja bym rozważył wyjście z Unii Europejskiej, żeby zrobić tak zwany polexit. No bo jeżeli to ma wyglądać, ta Unia Europejska, tak, że tam będą dostawali się tylko polskojęzyczni politycy, żeby do żłoba zasycać po prostu te euro i mieć później ciepłe posadki tam w Parlamencie Europejskim zrobić trochę zamieszania, zrobić tak Konfederacja robi tam jakieś zamieszanie i teraz ta Zajączkowska i coś tam ładnie przemawia, No i widać, że teoretycznie się stara, ale nic z tego nie ma, nic z tego nie wynika, więc po co to wszystko, tak? I utrzymywać tych ludzi z tych podatków unijnych, które są podatkami lokalnymi, bo Polska się składa na te podatki przecież też, tak? I na pensje dla tych ludzi, którzy tam obradują w tym parlamencie, którzy ustanawiają różne dziwactwa, różne absurdalne rzeczy i tak dalej, o czym można by tutaj robić filmy, dyskutować i mówić w nieskończoność, co nie działa dobrze w Unii Europejskiej, bo nic nie działa dobrze w Unii Europejskiej. I generalnie taka Unia to nie jest ta Unia, do której wstępowaliśmy, więc przynależność nasza do tej Unii Europejskiej, która jest w obecnym charakterze, nie ma sensu, nie ma żadnego sensu. Nie ma sensu. A zarówno dla Polski, tym bardziej dla Rumunii, która jest o wiele biedniejszym krajem niż Polska i nie ma sensu po prostu członkostwa. Aczkolwiek tu ludzie w Rumunii, jakby im powiedzieć, jutro wprowadzamy euro, to byłyby korki szampana, jest, hurra! Oni by się tak ucieszyli, jakby tu mieli euro ten, a później by życie zweryfikowało, żeby dostali 300 euro wypłaty, tak, no, w porywach do 400 za minimalną. A ceny by poszły w górę i już wtedy taka kajzerka czy jakiś obważanek tutaj, to jest 1 euro, a ja zarabiam 400. Co dalej? A gdzie rachunki? No, ale Rumuni nie myślą, oni kochają euro. Oni kochają euro, oni by chcieli przyjąć tą walutę, ale nie będę się skupiał na temat Rumunii, po prostu
Mówię tylko to tak, no, powtarzam to właściwie na zasadzie jakiejś ciekawostki i ja już to mówiłem wielokrotnie też w filmach, nawet w jakimś odcinku, w którym specjalnie o tym poruszyłem dziś dłużej, żeby dyskutować, jak to jest, dlaczego tak jest. Był taki kiedyś film, dlaczego Rumuni kochają Unię Europejską i euro chcieliby przyjąć natychmiastowo. Kiedyś taki blog powstał, pamiętam, coś takiego nagrywałem. Tu jest 1000 filmów na tym kanale, więc ciężko spamiętać też wszystko, ale mniej więcej mam pojęcie o tym, co mówiłem w filmach, tak? Raczej więcej jak mniej. No, także tak to wygląda, więc przynależność właśnie do BRICS-u byłaby czymś, co mogłoby być naprawdę dobre. I teraz te kraje, które rozszerzyły ten BRICS, to są też naprawdę bardzo wpływowe kraje. To są kraje, które mają duży potencjał do tego, żeby po prostu coś zrobić, nawet wspólnie z całym BRICS-em, ze wszystkimi krajami, jakie tworzą tą wspólnotę. Gdyby oni sobie ustanowili właśnie swoją walutę i w tej walucie się rozliczyli, no ale to wtedy musiałaby być już, nie wiem, trzecia, czwarta wojna światowa ogłoszona. Stany Zjednoczone już musiałyby zrobić totalną degrengoladę na całym świecie, jakby oni tak wprowadzili tę walutę BRICS-u i nie chcieli się rozliczać po prostu ten. Dlatego też są te, może ten konflikt na Bliskim Wschodzie też jest toczony w asyście Stanów Zjednoczonych, które wspierają cały czas Izrael, no bo po prostu mają w tym interes, tak? I to się nazywa, że no, Amerykanie teoretycznie nie prowadzi wojny, ale Izrael ją prowadzi. Izrael chce atakować Iran, atakuje robiąc prowokacje stale. Jest na to przyzwolenie i Unii Europejskiej, i w ogóle innych krajów. I dzieje się, jak się dzieje. Są złe wydarzenia na świecie. W każdym razie może to też tak być spowodowane właśnie tym, że właśnie ten Iran, który jest też w BRICS-ie, żeby osłabić, że widzą bardzo duży potencjał w Iranie. No i chcą za pośrednictwem Izraela ukrócić też, nie wiem, pewne rzeczy, które miałyby mieć wpływ może na BRICS, jeżeli mówimy o kraju, jakim jest Iran. To są takie ciężkie rzeczy do rozgryzienia tak de facto, ale można snuć jakieś domysły. Ja powiem tak, że BRICS to jest coś, co jest na pewno wielką konkurencją dla USA i gdyby właśnie przede wszystkim tą walutę, gdyby przyjęły te kraje wspólną, no to albo byśmy mieli już totalną trzecią albo czwartą wojnę światową, no bo Stany Zjednoczone oczywiście by nie chciały na to wyrazić zgody, musiałyby ten jakiś sposób się sprzeciwić tym krajom, ale to już jest ciężko się sprzeciwić takim Indiom, Chinom. Ja myślę, że to już Stany Zjednoczone są wtedy malutkim pionkiem przy takich krajach, jeszcze przy Brazylii, Południowej Republice Afryki, RPA. No, także powiem w ten sposób, no. Stany Zjednoczone mają problem, jak to się mówi, Houston mamy problem, macie problem USA. No i dobrze, miejcie problem. Ja nie chciałbym, żeby Stany Zjednoczone były zawsze tak zwanym hegemonem na świecie, że może są kraje, które są rozsądniejsze, że może są kraje, które nie będą prowadziły wojny na obcym terenie całe życie, tylko żeby po prostu mieć jak najlepiej, żeby mieć jak najlepiej, jeśli chodzi pod względem interesu dla kraju, jakim jest USA. Bo oni robią po prostu to, zarabiają na każdej wojnie, wyzyskują kraje, w których się toczą konflikty, wchodzą do jednego, drugiego, trzeciego, kradną ropę i tak dalej, i przejmują wszystko. No i tak jest, było. Kiedyś, powiem tak, że to się musi ukrócić. Kiedyś po prostu ta hegemonia Stanów Zjednoczonych, która przelewa zawsze krew, tam jacyś Amerykanie zginą. Każdego jest oczywiście szkoda, ale ci ludzie, ci cywile, to, że tyle ludzi, tyle dzieci ginie w Palestynie, Stany Zjednoczone mają krew na rękach. One się do tego przyczyniają, bo cały czas finansują
Izrael. Cały czas właściwie są we współpracy z Izraelem, więc mordowanie ludzi w Palestynie, w Strefie Gazy jest też zbrodnią, jaką dokonują Stany Zjednoczone USA. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio na pewno tak. I to jest taka moja opinia w tym temacie. Ludzie, którzy będą tu moderować ten film, moderujcie sobie jak chcecie. Mnie już nie zależy. Dlatego mówię jak mówię. Staram się tylko zachować kulturę wypowiedzi, żeby nie było, że padają tu jakieś przekleństwa w tym filmie, bo nie padają, nie będą padać. Nauczyłem się tego nie robić, powstrzymywać się, aczkolwiek jest czasami ciężko. Ale nic takiego nie powiedziałem w tym odcinku, co miałoby spowodować ograniczenie tego filmu. Jeżeli tylko moje przekonania spowodują to, że ten film zostanie w jakiś sposób ograniczony, no to będziemy mieli tutaj jasny obraz tego, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć. Bo ja de facto nic takiego, co powiedziałem w tym dzisiejszym odcinku, to nie mogę powiedzieć, że coś skłamałem, bo powiedziałem, jaka jest prawda. To, jak się zachowują Stany Zjednoczone, to, jak robią, to, jak grabią te wszystkie kraje, do których wchodzą, to taka jest po prostu prawda. I niech mi ktoś udowodni, kto będzie sprawdzał ten film, że tak nie jest. Tyle, bo nie chcę się już tutaj ciśnieniować, podnosić swojego ciśnienia, myśleć właśnie o tym wszystkim. Uważam, że BRICS jest czymś ciekawym, co się wydarzyło. Jest dużym zagrożeniem, tak jak mówię, reasumując, dla USA. No i szkoda, że to nie jest dla Polski. No bo nie jest i nie będzie. Nie ma prawa być, tak jak to wcześniej skomentowałem. A wy skomentujcie, jak uważacie, co chcecie. Zostawiajcie też oczywiście łapki w górę, subskrybujcie ten kanał. No i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Pa, pa.